Siemano, w związku z tym, że otrzymuję od Was bardzo dużo pytań na przeróżne tematy, postanowiłem stworzyć taki program, aby, o ile oczywiście posiadam stosowną wiedzę, na te pytania Wam odpowiedzieć. Także witam w pierwszym odcinku nowej audycji sygnowanej tym znakiem. Zdecydowanie najwięcej Waszych pytań dotyczy możliwości powrotu Różala do klatki KSW, dlatego w tym odcinku postaram się przybliżyć Wam, jak wygląda cała sytuacja, pokazać archiwalne wypowiedzi właścicieli KSW oraz Marcina Różalskiego. Jeżeli macie pomysł na temat kolejnych odcinków, zapraszam Was do komentowania tego filmu. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszego Facebooka oraz Instagram. A teraz zapraszam Was do analizy, którą naszykowałem. 16 października Martin Lewandowski stwierdził, że z Różalem doszło do nieporozumienia i takie nieporozumienia się zdarzają, więc słuchając wtedy tych słów byłem przekonany, że ten konflikt prędzej czy później zostanie zażegnany i Marcina Różalskiego ponownie w KSW zobaczymy. Czy jest szansa, że Różal jeszcze będzie o Was walczył? Słuchaj, no szansa jest. Oczywiście gdzieś tam do jakichś pewnych nieporozumień doszło. Każdy jest człowiekiem, nawet tym, który zarabia pięściami na życie, to każdy ma jakieś emocje i słuchaj, no, to trzeba podejść do tego trochę jak do każdej innej firmy, że relacje między ludźmi są najtrudniejsze. Łatwiej zapanujesz nad maszyną, łatwiej zapanujesz nad jakimiś procesami, nie wiem, komunikacji, ale jednak człowiek to jest żywy organizm i podlega tym zmianom. No słuchaj, każdy z zawodnikiem tak naprawdę, jak tak myślę, takich istotnych mieliśmy jakieś poważne rozmowy. Od tego, że się rozstawaliśmy, kłóciliśmy, rzucaliśmy obelgi w swoje strony i tak dalej, więc jakby dla mnie to jest taki część jakby procesu, który po prostu tak jak samo jak, nie wiem, sprawy sądowe i jakieś komplikacje, tak samo po prostu no, problemy z zawodnikami. Nie chcę tutaj mówić, kto ma rację, kto nie ma racji, bo nawet jeżeli bardziej bym bronił naszego stanowiska, to jakby akceptuję i rozumiem, że Różal mógł się poczuć w jakiś tam sposób, który nie do końca mu odpowiada. Jeżeli gadamy, no to znaczy, że jest szansa, bo tak jest rzeczywiście. W kolejnym wywiadzie z Martinem, 3 grudnia 2017 roku, Martin stwierdził, że temat Różala w KSW nie jest definitywnie zamknięty, aczkolwiek stwierdził, że na pewno w roku 2019 płockiego barbarzyńcy w KSW nie zobaczymy. A myślisz, że czy chcielibyście skusić Różala na powrót do KSW na takie Grand Prix? Nie, znaczy mi się wydaje, że wiesz, temat tam ze strony Różala jest chyba na tyle zamknięty, że tu znaczy nie wiem na ile, może nie, że zamknięty definitywnie, ale na ten moment zamknięty, a więc jakby w ogóle to planowanie heavyweight jest, Różal nie jest brany pod uwagę, no, jakby sam się trochę z tego wycofał, no, to nie to, że my go pozbawiliśmy tej możliwości, tylko on sam stwierdził, że po prostu, zresztą dla mnie jest to, powiem szczerze, dziwne, bo tak jak przychodzili do mnie różni ludzie i mówili, że Marcin z kimś tam rozmawia o czymś tam, no to mając taką historię z Różalskim, z góry mówiłem, za przeproszeniem, weź z takimi informacjami odejść, bo to każdy z zawodników, tylko nie Różal. No i osobiście już tam powiem, teraz trochę, wiesz, w prywatę wejdę. Jestem osobiście bardzo mocno rozczarowany tym zachowaniem. No nie wiem ci powiem, stary, jestem naprawdę po prostu, no dla mnie to jest szok. Dla mnie to, co Różal teraz odstawia, to jest po prostu prywatne rozczarowanie takie mocne. Chromole zawodowe, prywatne, naprawdę. Więc tyle, no nie ma tematu Różala u nas w filmie. Tyle ci powiem. 22 kwietnia 2018 roku w Różalandzie Marcin Różalski stwierdził, że został przez KSW źle potraktowany i ma nadzieję na przyciągnięcie polskich kibiców do kickboxingu. Świadczyć to może o tym, że Różal naprawdę serio potraktował swoją starą, nową dyscyplinę i w ogóle już nie myślał na ten moment o MMA. A słuchaj, no byłem w Federacji KSW, tak, przez kilka lat.
Miło wspominam to oczywiście, bo to wiesz, to mimo że jest teraz wojna, to nie zawsze się pamięta tylko te złe, trzeba pamiętać też te dobre strony. Było fajnie, przeżyłem historię życia następną, jakąś przygodę, poznałem wspaniałych ludzi, nawet my się poznaliśmy przecież dzięki temu, że tam byłem. Także to są, wiesz, to są plusy. No byłem osobą, która dzięki uczestnictwu w federacji zostałem w jakiś sposób bardziej, dużo bardziej rozpromowany i mój reel został medialnie sprzedany, co mogę w tym momencie wykorzystać nawet tutaj, żeby pomagać zwierzętom, prawda? I to jest bardzo duży plus tego wszystkiego. Nasze drogi się rozeszły w bardzo burzliwy sposób. Nie ja ten konflikt spotęgowałem, bo ja powiedziałem normalnie. To tak jak ja bym teraz ci powiedział, Jarek, weź spierdalaj stąd, nie? A później się sam ty, a co, Jarek się mnie obraził, czemu do mnie odszedł? Zachował się nieładnie, zawiódł mnie, nie spisał się. No to było mniej więcej, kurwa, to samo, tak? Zostało mi krótko i wyraźnie powiedziane, nasze drogi się nieco rozchodzą. To skoro nasze drogi się nieco rozchodzą, to jak ja mam to rozumieć? Nieco znaczy, że co, kurwa? Jedna noga może iść w prawo, ale druga tylko odrobinkę w lewo? Musi stać prosto? Takie to jest popierdolone dla mnie. I to się całe wszystko, wiesz, cały ten gnój się, kurwa, zaczął. No i teraz jestem w federacji DSF-u, DSF, no i mam nadzieję, że nie chcę robić nic, kurwa, w jakikolwiek, żeby to nie było, że coś po złości, nie. Kickboxing to była moja taka pierwsza dyscyplina, tak? Sytuacja jak się potoczyła, tak się potoczyła i teraz, jako że mój reel jest rozpoznawalny i sprzedany medialnie, mam nadzieję, że przyciągnie to ludzi do DSF-u i ludzie zaczną interesować się kickboxingiem. W programie Trybuna Ludu Martin Lewandowski jednoznacznie stwierdził, że drogi KSW i Różala rozeszły się już tak bardzo, że na pewno nigdy więcej się nie zejdą i nie ma szans na zobaczenie zawodnika z Płocka ponownie w klatce KSW. Kolejne pytanie brzmi, niech powie prawdę, co takiego zrobili, że Różal odszedł. Słuchaj, wydaje mi się, że wątek Różalskiego został wyczerpany. Nie będę mówił o przeszłości, mogę powiedzieć tylko o przeszłości, że nasze drogi tak się daleko rozeszły, że się już nigdy nie zejdą. 3 dni później nagrywaliśmy Trybunę Ludu z Różalem. I oczywiście padło tam również pytanie o konfrontację sztuk walk. Co powiedział Różal? Różal powiedział, że na pewno w KSW już nie zawalczy. I również chyba ten temat po tej wypowiedzi należy uważać za definitywnie zamknięty. Pytanie kolejne. Dlaczego nie dogadaliście się z KSW? Dokładnie. Czy KSW nie chciało spełnić wymogów finansowych? I czy za walkę z Pudzianowskim chciał Pan jakiejś większej sumy niż dotychczas? Jako fan wymyśliłem tylko jedną teorię, że mógł Pan zażądać dużej garzy, podobnej do tej, którą dostają inni, na przykład Popek czy Pudzianowski. Jako, że Pan jest szczery i uczciwy, to stwierdziłem, że chce Pan równego traktowania na równi z celebrytami, którzy nie są sportowcami. Mam na myśli Popka czy Strach? To jest bardzo długa historia i tu musielibyśmy się zagłębić od naprawdę od podstaw, bo cały konflikt rozpoczął się po gali grudniowej w Krakowie, a jeszcze przed galą, tak, gdy miałem epizod właśnie jako trener, ale to wszystko tam pomijając, nie, konflikt się w ogóle nie rozegrał o pieniądze, w ogóle konflikt się rozegrał, to jak zostałem potraktowany, jakie słowa zostały użyte wobec mojej osoby, bo zostałem nazwany jako coś charakterystycznego. Mi to, Nilka, nie wchodź. Mi na przykład to nie pasuje, bo to tak jakbym na przykład do kogoś powiedział, ty brodaty pedale. No, nie? Nie, ja. Ty brodaty, kurwa, pedale, tak? Z tą swoją, kurwa, pedalską opaską na włosach. Ja zostałem nazwany coś charakterystycznego, tak jak jestem dla niego coś charakterystycznego, to bardzo mi przykro, bo ja nie jestem, kurwa, coś, tak? Druga sprawa, potraktowanie mnie w kategorii tylko i wyłącznie biznesowej,
a wcześniej palenie frana, jakie to jest, kurwa, brat, przyjaciel i tak dalej, nie wchodź tu, Ninka. A biorąc pod uwagę, że w stosunku do innych osób... No i po co tu wyszłeś? A biorąc pod uwagę, że w stosunku do innych osób też takie słowa były używane, a za chwilę było z nimi, kurwa, ciśnięte od kurew i tak dalej, i tak dalej. No i najgorsze, no i ostatnie, co też tego nie rozumiem do tej pory, pretensja do mnie, że zmieniłem, kurwa, barwy klubowe, jak to od ust jednego, kurwa, z imperatorów usłyszałem, nasze drogi się nieco rozchodzą. No to kurwa, no to przecież to nasze drogi się rozchodzą, to się rozeszły nieco. Tylko najśmieszniejsze to jest to, że ja tą utarczkę słowną miałem z jednym, tak? Ale prócz się, kurwa, zaczął drugi. Z którym ja w ogóle, kurwa, nawet nie nawiązałem, kurwa, dyskusji w tej kwestii. Jak sraka była, kurwa, i potrzeba było pomocy, to potrafił, kurwa, jeden przyjechać nawet w niedzielę, kurwa, i się, kurwa, żalić. Albo jak potrzeba było, żebym gdzieś, kurwa, pojechał, coś tam, wiesz, nie? A tutaj nie można było normalnie, nie? Nie można było. No to i się nasze drogi, kurwa, rozeszły. Tu nie było nic wspólnego z pieniędzmi. Za walkę z Pudzianem dostałem, kurwa, takie same pieniądze, kurwa. Inaczej, za pas dostałem takie same pieniądze, jak za walkę z Pudzianem. I to nie były w ogóle, kurwa, pieniądze. Nie wiadomo, jak duże, żeby ten ktoś, kto napisał pytanie, nie myślał, tak? Ja się na to zgodziłem. Ja nigdy nie byłem roszczeniowy, jak chodzi o pieniądze. Nigdy nie byłem ten. Później jakaś tam poszła kwestia gdzieś tam już po stadionie o rewanżu, żem dał rewanż, no to wtedy wypierdoliłem kwotę. Oczywiście, że wypierdoliłem kwotę. Mega wyjebałem kwotę. Wybrałem taką kwotę, że kurwa, że się kolana mi nawet ugięły, kurwa. Taką kwotę wyjebałem. Ale tak to nie. I tak to było. I tak powstał konflikt. I konflikt w jakiś sposób, nie chciałem go, jak to się mówi, eksponować i wytegować, ale to nie ja, kurwa, przelałem pierwszą krew i nie ja zacząłem jakieś, kurwa, chore, kurwa, szpagaty, kurwa, robić i gadki. No i tak to wyszło. I tak to wyszło. Jesteśmy teraz na normalnej, kurwa, wojence. Maciej Kawulski w swojej Trybunie Ludu dosłownie wyprzedził pytania o możliwość powrotu Rżala. Stwierdził krótko, nie, nie ma takiej możliwości. Bardzo dużo osób też pytało o Rużala, sytuację z Rużalem. Mhm. Jak to w końcu wyszło? Czy nazwałeś go czymś charakterystycznym? O co tam poszło? I czy jest jeszcze opcja na pogodzenie się i powrót Rużala do Federacji KS? Nie. No myślę, że za dużo słów padło. Szanujmy się. No. Jeżeli ktoś cię tak bardzo nienawidzi, to nie będziesz go zmuszał do tego, żeby z tobą pracował. Ja już wszystko na temat Rużala, co miałem powiedzieć, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Darzę go niezmiennie dużym szacunkiem za to, co zrobił dla MMA. Twierdzę, że MMA zrobiło dla niego nie mniej. Myślę, że pozostawienie tej sytuacji w taki sposób, że po prostu już dłużej nie próbujemy się prowokować i w mediach coś o sobie mówić i tak dalej, jest eleganckie, dżentelmeńskie. Ja już od wielu miesięcy w ogóle nie poruszam tego tematu. Duży respekt, to był świetny zawodnik, nasz mistrz. Case closed. Analizując powyższe wypowiedzi, należy jednoznacznie stwierdzić, że szansa na to, że Rużala w KSW zobaczymy, jest praktycznie minimalna. Dodatkowo potęguje to fakt, że Rużal podpisał kontrakt z Federacją Babylon MMA dosłownie kilka dni temu. Co traci Federacja KSW? Patrząc na impas wadze ciężkiej, wydaje się, że traci bardzo wiele. De Vries pokona najpierw Andryszaka, później Bedorfa i nie ma teraz pretendenta, z którym mógłby się mierzyć. I takim idealnym pretendentem byłby były mistrz Marcin Rużalski, tak mi się wydaje. Rużala czekałyby naprawdę przynajmniej trzy duże walki w KSW. Pierwsza z nich, o której przed chwilą wspomniałem, mogłaby być to walka o pas mistrzowski z Filipem De Vriesem. Druga walka mógłby to być rewanż z Mariuszem Pudzianowskim. Myślę, że ten rewanż byłby kolejną kasową walką KSW i Rużala. Trzecia walka jest to rewanż z Jamesem McSweeney. Co prawda James przegrał ostatnią walkę z Diego Silvą na KSW w Londynie, ale w dobrym stylu i naprawdę ta walka na pewno mogła się kibicom podobać. Także myślę, że rewanż z Rużalem również mógłby być ciekawym starciem. Jaka jest moja opinia w tym temacie? No jest taka niestety, że Rużala w KSW pewnie już nie zobaczymy i wielka szkoda. Natomiast nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Gorąco zachęcam was do komentowania tego filmu i przekazywania waszej opinii oraz, jak wspomniałem na samym początku,
do poruszania wątków, które moglibyśmy omówić w kolejnym odcinku tego programu. Strzała.